Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. 20 maja tego roku nowo zainaugurowany prezydent separatystycznego regionu Osetia Południowa, Alan Gagłojew, podpisał dekret o zawieszeniu planowanego referendum w sprawie przystąpienia tego państwa do Federacji Rosyjskiej. Alan Gagłojew został wybrany prezydentem tej separatyst separatystycznej republiki 8 maja tego, tego roku i zgodnie, z, a warto tu zauważyć, że zgodnie z dekretem jego poprzednika, czyli Anatolia Bibiłowa, referendum miało się odbyć 17 lipca 2022 roku. Bibiłow podpisał ten dekret 13 maja, na tydzień przed opuszczeniem Urzędu. No, oczywiście, ten oczekiwany wynik głosowania za przystąpieniem do Rosji był, można powiedzieć, prawie pewny. Agitacja na rzecz oddzielenia się Osetii Południowej od Gruzji, która rozpoczęła się zresztą pod koniec lat 80., była postrzegana jako taki tymczasowy krok na drodze do przyłączenia się Osetii Południowej do Rosji. Natomiast kiedy ten kiedy prezydent tej samozwańczej Republiki Bibiłow, czy też Republiki Nieuznawanej na arenie międzynarodowej ogłosił referendum na początku maja, Moskwa natychmiast dała właściwie do zrozumienia, że władze rosyjskie sprzeciwiają się nie tyle samej inicjatywie, co terminowi tejże. Inicjatywy. Rosja, oczywiście, raz, że była zajęta wojną z Ukrainą i jest cały czas zajęta wojną z Ukrainą, a z drugiej strony warto zauważyć, że to referendum akcesyjne. Mogłoby zakłócić bardzo wyrafinowaną grę, jaką Kreml obecnie prowadzi z rządzącą Gruzją, partią gruzińskie marzenie partia miliardera Bidziny Iwaniszwilego i tutaj rzeczywiście rosyjska dyplomacja prowadzi taką dosyć misterną, misterną grę. Warto zauważyć, że Konstantin Zatulin, czyli jedna z najbardziej wpływowych postaci w rosyjskiej dumie państwowej, w niższej izbie rosyjskiego parlamentu, powiedział oficjalnie, że referendum w Osetii Południowej nie jest w tej chwili w interesie Rosji. Warto także podkreślić, że Konstantin Zatulin jest uważany za architekta takiej długoletniej strategii Moskwy wobec, wobec Gruzji. Również nie mniej znacząca moim zdaniem była reakcja administracji prezydenta Władimira Putina. Sekretarz prasowy Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że przed przeprowadzeniem referendum w Osetii Południowej należy je, jak to określił, prawnie sfinalizować. Jego zdaniem w głosowaniu błędnie sformułowano pytanie, które mogłoby sprawiać wrażenie, Tworzenia nowego państwa, czyli Rosji plus Oseti Południowej, no to to rzeczywiste sformułowanie brzmiało: czy popierasz zjednoczenie Oseti Południowej i Rosji? No, tutaj Pieskow jeszcze zauważył, że nie było tutaj inicjatywy Rosji, jeśli chodzi o przeprowadzenie tego, tego referendum. To jest kwestia, oczywiście, pewnej gry, gry na czas. Po tym jak nowy przywódca Osetii Południowej formalnie unieważnił, Referendalną decyzję swojego poprzednika, przedstawicielka rosyjskiego MSZ, rzeczniczka prasowa rosyjskiego MSZ, Maria Zacharowa, wyraziła zadowolenie Moskwy. Powiedziała zresztą, że, że powtórzyła zresztą to, co powiedział Pieskow, że ta inicjatywa nie była z Rosją uzgodniona i oceniła decyzję o zawieszeniu dekretu z 13 maja pozytywnie. Natomiast no, podkreśliła także, że istnieje sojusz między Rosją a Osetią Południową i zasada ścisłej dwustronnej koordynacji w sprawach, które są istotne, kluczowe, zarówno dla Rosji, jak i Osetii Południowej. Natomiast kwestia przeprowadzenia referendum, zdaniem Zacharowej, wymaga przeprowadzenia, przeprowadzenia dodatkowych, dodatkowych konsultacji i wymaga to analizy, wnikliwej analizy i dyskusji między stronami, jak to, jak to określiła rzeczniczka prasowa rosyjskiego MSZ-u. Tutaj no, warto oczywiście przypomnieć gwoli ścisłości, że Moskwa jednostronnie uznała niepodległość Osetii Południowej i Abchazji w 2008 roku po zakończeniu tej wojny sierpniowej, tej nazywanej często wojną pięciodniową między Rosją a, a, a Gruzją. Władze gruzińskie właściwie przemilczały, można powiedzieć, to planowane referendum akcesyjne w Osetii Południowej. Natomiast no, eksperci gruzińscy, eksperci z Tbilisi, właściwie yy, nie mają raczej wątpliwości, że to obecne stanowisko Moskwy yy, można tłumaczyć jako taką chęć skutecznego szantażowania Gruzji yy, yy, i oczywiście partii rządzącej. To ma być pewien element, element, element nacisku. W tym, w, w, w tym zakresie. I no, warto także zauważyć, że przełożenie referendum no, nie rozwiązuje żadnego z problemów, które ma Gruzja, jeśli chodzi o okupację Osetii Południowej. Rosyjskie wojska cały czas są przecież rozmieszczone około 35 km od Tbilisi, od stolicy Gruzji i co ciekawe, tylko 500 metrów, około 500 metrów od strategicznej Autostrade Baku Tbilisi Stambu. Osytyjscy i rosyjscy strażnicy graniczni zresztą stosują takie metody, które są nazywane granicyzacją. Chodzi o, chodzi o instalowanie chociażby drutu kolczastego nawet w środku gruzińskich wiosek, aby stopniowo anektować dodatkowe terytoria, które dotychczas były kontrolowane przez, przez Gruzinów. No, takie systematyczne przesuwanie granic rzeczywiście, rzeczywiście następuje i Nadal też warto zauważyć, że dochodzi do, do uprowadzeń obywateli Gruzji pod pretekstami naruszania granicy państwowej. Także strona, strona rosyjska i kontrolowana oczywiście Osetia Południowa blokuje często dostawy wody, do nawadniania pól i tak dalej, i tak dalej. Warto zauważyć, że Rosja w każdej chwili jest gotowa potencjalnie zaanektować Osetię Południową, natomiast warto zauważyć, Także, że w rosyjskiej myśli strategicznej istnieje także szereg koncepcji kontynuowania potencjalnej agresji na innych terytoriach. Gruzji, to już nie tylko kwestia Abchazji, ale także, także innych, innych regionów. Ta sprawa, sprawa tego referendum będzie moim zdaniem kartą, którą Rosja będzie jeszcze grała. Niewątpliwie będzie to element takich właśnie takich działań, także wspieranych oczywiście przez działania operacyjne rosyjskiego wywiadu właśnie z rządzącą partią w Gruzji. Dziękuję Państwu za uwagę.